Mnie się wydaje, że bankom rośnie mocny konkurent, jeśli chodzi o finansowanie, zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw. Tym konkurentem jest, co by nie powiedzieć, rynek kapitałowy. Na przykład choćby na razie w niewielkiej skali, bo to jest 400 kilkadziesiąt chyba spółek New Connect, który jest przy giełdzie, właśnie w ramach giełdy warszawskiej. Natomiast myślę, że tych elementów jest coraz więcej. Pojawia się bardzo więcej takich schematów finansowania, gdzie wchodzą prywatni inwestorzy w ramach jakiegoś takiego project finance na przykład. Myślę, że banki, jeśli nie chcą tracić konkurencyjności w tym zakresie, no to powinny też stwarzać takie instrumenty, takie możliwości wykorzystujące właśnie potencjał, który jest innowacyjny w małych i średnich przedsiębiorstwach. Ja rozumiem, że to dla banków jest czasem może łatwiej, w cudzysłowie powiem, pozyskać jednego wielkiego gracza z czołówki polskiej, który uzyska kredyt na wiele milionów, niż 1000 małych przedsiębiorstw, ale mi się wydaje, że trzeba, każdy klient jest ważny tutaj i dla nich to, oni szczególnie na to czekają, bo oni widzą, że do tej pory banki niechętnie udzielają finansowania, czy dają finansowanie przy projektach, które są dosyć ryzykowne. Myślę, że banki powinny myśleć o tym, żeby troszeczkę przejąć rynku na przykład od venture capital, żeby jednak wyważyć to ryzyko w jakiś tam sposób i je, no, częściowo zabezpieczyć, ale żeby jednak umożliwić to. Banki mają na pewno największy kapitał i są to najwięksi gracze na naszym rynku. Czyli innowacyjna gospodarka musi oznaczać również innowacyjne podejście do finansowania. Jak w tym kontekście skomentuje Pan fakt, że jeśli chodzi o badania i wdrożenia i nakłady na ten cel, jesteśmy nadal na szarym końcu, bo tu brak chyba systemu zachęt? No tutaj to już właściwie nie jest wina banków, jeśli można użyć tego słowa, tylko od dawna się mówi, ja miałem okazję uczestniczyć w różnych forach już ileś tam lat temu, gdzie były różne piękne pomysły, na przykład idące z Ministerstwa Nauki, dotyczące wspierania właśnie tych więzi pomiędzy przedsiębiorcami a naukowcami. Natomiast zawsze padało pytanie, co na to Ministerstwo Finansów, czy będą zachęty podatkowe? One muszą wystąpić. Wydaje się, że ten ruch powoli jest w tym kierunku, ale chyba to jest troszkę za mało. Na pewno dużo pomogły programy europejskie, bo są takie programy współfinansujące, jakby współpracę między naukowcami, którzy mogą szybko wdrażać to. To jest w ramach NCBR-u, nawet Narodowego Centrum Badań i Rozwoju robione, natomiast niewątpliwie to jest wszystko za mało, jeśli porównamy się z innymi krajami. Jeśli chcemy przyspieszyć rozwój, to jednak pewne wzorce powinniśmy wziąć z takich krajów, jak przede wszystkim Finlandia chociażby. Pewnie Korea Południowa też, ale tutaj najbliżej nam jest pewnie Finlandia, która od dawna takie programy promuje i na tym bardzo zyskała.